Już od dłuższego czasu wiemy, że Saladin Parnasse nie zmierzy się z Mateuszem Gamrotem, zatem można zacząć zastanawiać się, z kim w kolejnym występie zawalczy Francuz, który dominuje swoich rywali. Dywizja piórkowa jeszcze niedawno była bardzo mocno obsadzona. Ostatnimi czasy trochę się zmieniło, ponieważ kilku zawodników poszło dywizję wyżej. Aktualnie w kategorii do 66 kg w KSW po zwycięstwie jest tylko Daniel Torres, ale jego pojedynek z Parnassem raczej nie byłby ciekawy. Poza tym organizacja ma prawdopodobnie inny plan na Brazylijczyka, ponieważ na ostatniej gali miał zmierzyć się z nowym nabytkiem KSW, Wojto Barborikiem. Należy więc szukać kogoś z zewnątrz. Od kilku dni dochodzą do nas informacje o tym, że były mistrz KSW, Kleber Koike Erbst, chce wrócić do organizacji i że prowadzone są wstępne rozmowy na temat jego ponownych startów w Polsce. Jeżeli strony się dogadają, byłbym orędownikiem jego walki z Francuzem. Kleber co prawda przegrał ostatnio w KSW z Gamrotem i wielu może z tego powodu nie chcieć jego walki o mistrzostwo, ale tak na dobrą sprawę drabinkowo da radę obronić to starcie. Parnasse jest według organizacji tymczasowym mistrzem, a Koike stracił prawowity pas na rzecz Gamrota, który nie chce go bronić. Niech zatem tymczasowy mistrz zawalczy z byłym mistrzem, pokonanym tak naprawdę przez zawodnika wyższej dywizji. KSW z pewnością również z biznesowego punktu widzenia wolałoby postawić w pojedynku o pas kogoś z przeszłością w organizacji niż kogoś kompletnie anonimowego. W tym starciu faworytem byłby oczywiście Parnasse, ale z jakim przeciwnikiem by nim nie był? Kleber jednak jest mistrzem gry parterowej i gdyby udało się przenieść walkę do tej płaszczyzny, to mogłoby być ciekawie. Obaj zawodnicy mają zupełnie inny styl i ja osobiście chętnie zobaczyłbym, jak potoczyłby się ten pojedynek. Warto jeszcze wspomnieć, że po rozstaniu z KSW Koike wygrał jedną walkę w Japonii, więc tak naprawdę nie byłby po porażce. Jeśli jednak musiałby stoczyć w polskiej organizacji jeszcze jakiś pojedynek przed walką o pas, to widziałbym go z Maciejem Kazieczko, który w jednym z wywiadów mówił, że istnieje opcja zejścia do niższej dywizji. Wtedy wygrany mógłby zmierzyć się z Francuzem. Napiszcie w komentarzu, z kim wy byście widzieli w kolejnej walce Saladina Parnassa i co myślicie o pojedynku z Kleberem Koike Erbstem. Jeżeli filmik ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.